W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Panie i panowie, Gdańsk jest moim miastem, Lumpex 75, dobre wiadomości od Adama Kownackiego. Już miałem nadzieję, że powrócisz do ringu i dzisiaj mi krzykniesz głośno, niedługo, już niedługo, Adam. No wieczór, Marcin, wszystkich kibiców. Chciałem powiedzieć, że byłem doktora wczoraj i mam super wiadomości, na kasie już wzrosła, w 98%, za 2 tygodnie wyciągałem mi druty. Rehabilitacja, nie przejmuj się, rehabilitacja. No i wrócę do treningów, uderzałem, dzisiaj już biegałem powoli, do którym pozwolił i no już się mogę czekać, pewnie powokacja jakaś uwaga mnie szykowała. No gratuluję, Adam, my wszystko na to czekamy, Babyface, już nie chciałem powiedzieć, że niedługo zmienimy ci pseudonim na Oldface, a te Babyface zostało ci, zostanie do końca życia, do końca twoich dni, tylko naprawdę przydomek ringowy jest adekwatny do tego, że już chyba umysłowo nie jesteś, bo jest duża transformacja, zmieniłeś się bardzo, 10 razy myślisz, zanim zrobisz jeden krok, potwierdzisz to? Oczywiście. Zupełnie inny proces. Miałem okazję nie raz, nie dwa rozmawiać z tobą. Bardzo interesujesz się historią, szczególnie historią Polski, ale tutaj co chcę zaznaczyć, no stąpasz po kruchym szkle takim, bardzo, bardzo delikatnym lodzie i naprawdę uważasz już na swoje zdrowie. To też duża twoja zasługa. Oczywiście bardzo możliwe, że lekarze popełnili błąd za pierwszym razem, kiedy podjęli no chyba złą decyzję, jak leczyć tą pękniętą, podkreślmy, rękę. A drugi lekarz, drugi fachowiec zupełnie zmienił opcję i jest zadowolony, widzi efekty i no, już... Bardzo podziękować dr Lędzo, to bardzo dobrze wykonała robotę. No to ja się bardzo, bardzo cieszę i myślę, że to jest, słuchaj, najlepsza wiadomość dla Mariusza Kołodzieja, który, no wiesz, już niedługo chłopcy wystąpią, no, nie dasz rady pewnie załapać się na galę lipcową lub czerwcową, bo tam terminy się przesuwają, ale co się odwlecze, to nie uciecze i po prostu biznes jest brudny. Wielu ludzi stara się dokuczyć, a żeby to miało sens, żeby to wszystko procentowało, wydaje mi się, że też spowolnienie pewnych działań przynosi później efekty. Ale powiedz mi, lekarz kiedy pozwoli, po zdjęciu tej szyny, tych drutów, niedługo pozwoli ci już uderzać w worek, tak? Tak, będziemy nosił jeszcze rehabilitację, może 4-5 tygodni, żeby te mięśnie trochę odzyskać, bo to ręko jest naprawdę mało teraz, porównanie do drugiej, nie żeby, wie, która się nie odnowiła. Adam, no ale pocieszmy kibiców, pamiętajmy, że ty jesteś jednak prawusem, prawicowiec, praworęczny, a to jest lewa dłoń. I mówią fachowcy o tym, że w tym naroślu zagojonej, pękniętej kości ona będzie dużo twardsza. Silniejsza. Kość jak się łamie, to się go i się robi silniejsza. W tym miejscu, prawda? W okolicach również. No Adam, najlepsze wiadomości, wydaje mi się, że dla młodego boksu polskiego jesteś wielką nadzieją. Przypomnę, dwukrotnym złotym medalistą chciałem powiedzieć. Dwukrotnie zdobywałeś Golden Gloves. Udało się to niewielu, a przypomnę, że żadnemu w dziejach Golden Gloves w Nowym Jorku, nawet w Stanach w wadze ciężkiej, jesteś pierwszym historycznym reprezentantem Polski. Prawda? Bo ty reprezentujesz Polskę. Polska góra, oczywiście. No, Adam, serdecznie ci dziękuję. Trzymam kciuki. Zmykamy i do usłyszenia wkrótce. Już konkretne wiadomości, materiały z twoich treningów. Trzymaj się. Dobra, dzięki. Zdrowia. Na razie. Na zabieg! Na zabieg!